Często przeceniamy, co jesteśmy w stanie zrobić w ciągu jednego roku i nie doceniamy tego, ile jesteśmy w stanie zrobić w ciągu 10 lat. To powiedział Tony Robbins i z tymi słowami bardzo mocno się zgadzam. 29 czerwca 2034 roku zrobię swój ostatni występ jako iluzjonista i mam do tego 10 lat. Teraz powiem Ci, dlaczego moim zdaniem warto myśleć właśnie w takim horyzoncie czasowym, a nie jakimś bardzo krótkim. Ograniczenia zwiększają Twoją kreatywność. I wiem, że to może brzmieć absurdalnie, dla mnie też tak było, natomiast zorientowałem się, że tak nie jest. Bo zobacz, że jeśli masz ograniczony czas, ograniczone fundusze czy jakiekolwiek inne możliwości, to nagle, chcąc osiągnąć jakiś cel, Twoja głowa musi pracować bardzo kreatywnie. I być może masz takie doświadczenie, że jeśli masz na jakiś projekt jeden rok albo jakiś konkretny deadline, to jesteś w stanie go wykonać w tym konkretnym czasie. Jeśli masz natomiast ten czas nieograniczony, to te projekty po prostu sobie płyną, żyją swoim życiem i dlatego uważam, że podstawowym błędem kreatywności jest, to brzmi paradoksalnie, za dużo możliwości. Bo żyjemy trochę w takich czasach, gdzie możliwości mamy bardzo dużo i możemy zdecydować się na jedno, drugie, trzecie i te rzeczy są praktycznie nieograniczone. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę, że robimy na przykład jedną rzecz i robimy ją konsekwentnie do określonego czasu, to nagle wymyślamy te kreatywne rzeczy i myślę, że punktem pierwszym, żeby robić rzeczy kreatywnie, jest właśnie samemu narzucić sobie ograniczenia. Planowanie rzeczy 10 lat do przodu ma jeszcze jedną ogromną zaletę. Wiesz, co chcesz, żeby było na końcu. Więc dla mnie na przykład celem jest zostawienie po sobie legacy. A moim legacy chcę, żeby było 7 spektakli, które stworzę. I tak jak artyści dropią albumy, ja chcę dropić spektakle. I dla mnie to jest niezwykłe, że możesz, jeśli patrzysz szerzej i dłużej, możesz sobie zaplanować to. No ja na przykład teraz już wiem, że jeśli chcę w ciągu 10 lat stworzyć 7 spektakli, to jest praktycznie jeden spektakl rocznie. Powiedzmy z 3-letnią przerwą, natomiast to jest spektakl co roku, co 2 lata. Więc to jest dla mnie też czymś takim bardzo niezwykłym, że jeśli wiesz, co jest na końcu, to możesz sobie bardzo łatwo, stosunkowo zaplanować drogę. I wiem, że to dla wielu może brzmieć abstrakcyjnie, natomiast to, że widzisz, gdzie ma być koniec, za pomocą inżynierii wstecznej, jesteś w stanie bardzo łatwo zobaczyć, co musisz zrobić po drodze, żeby to się wydarzyło. Więc to jest drugi i bardzo ważny plus tego, żeby planować sobie rzeczy właśnie w ciągu 10 lat. Wiesz, jaki jest trzeci powód? W 10 lat jesteś w stanie zrobić praktycznie wszystko. Wyobraź sobie po prostu ten czas. Jeśli sobie narysujesz linię życia i zobaczysz, gdzie jesteś teraz i gdzie będziesz za 10 lat, to prawdopodobnie będziesz zupełnie inną osobą. I jeśli planujesz coś, że zrobisz w ciągu roku, może się to okazać po prostu za krótko. Jeśli myślisz i planujesz w tym, że chcesz zrobić coś dokładnie 10 lat, umówmy się, możesz zrobić praktycznie wszystko. W 10 lat możesz się nauczyć praktycznie każdej umiejętności, jesteś w stanie zbudować, no myślę, że większość biznesów i jeśli jesteś na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje z technologią, z nową wiedzą i z tym wszystkim, co do nas przychodzi, no to jeśli masz otwartą głowę i jesteś świadomy tego, co chcesz zrobić, w ciągu 10 lat jesteś w stanie zrobić praktycznie wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się na ostatnim występie 29 czerwca 2034 roku. No i co? Powodzenia!